Pan Wojtek pyta, jak pan widzi przyszłość lewicy w Polsce? Czy partia Razem ma jakieś szanse wejść, wejść w przyszłości do Sejmu? Powinna powstać zupełnie inna partia lewicowa. I co pan w ogóle sądzi o problemach polskiej opozycji, bo chyba ona jest w głębokim kryzysie? Opozycja w kryzysie, lewica w jeszcze większym kryzysie niż opozycja. Partia Razem, jeżeli się otworzy, jeżeli przestanie być partią, która tak naprawdę jest bardziej osobno niż razem, czyli otworzy się na inne środowiska, oczywiście, że ma szansę walczyć o miejsce w parlamencie, bo mają młodych ludzi, dobrze wykształconych, mają idee, które są ciekawe, więc myślę, że, że tak, tylko muszą się otworzyć. Oni nie mogą być tak sekciarscy jak dzisiaj. Natomiast reszta lewicy, no trzeba poszukiwać jakiejś formuły, która będzie wiarygodna dla wyborców, Bo ja myślę, że w tej chwili wyborcy w Polsce już takie techniczne przekształcenia nie wierzą. Oni muszą wierzyć w ideę, oni muszą wierzyć w jakieś Prawdziwe i twarze i prawdziwe wartości. Ale w ogóle uważa Pan, że lewica taka zdefiniowana jednoznacznie jako właśnie lewica ma przed sobą przyszłość w Polsce nie będzie tak, że trochę tak jak w Irlandii, bo o Wielkiej Brytanii mówiliśmy, będzie partia bardziej konserwatywna, bardziej liberalna, ale, no ale... obie prawicowe? Znaczy. Wydaje się, że nie, no tym bardziej, że te programy lewicowe, one są przejmowane. No, dzisiaj gdyby spojrzeć na program ekonomiczny PiSu, to on jest bardzo socjalistyczny, on jest bardzo bardzo lewicowy. Dlatego mówię, że gdzieś no tak, tam ale pytanie jest jak wobec tego programu określają się ludzie, dla których znowu ten konserwatyzm światopoglądowy jest nie do zaakceptowania. No zobaczymy. To jest, to jest też moment takich przekształceń. Ale ra... trudno mi sobie wyobrazić, żeby w Polsce nie było w ogóle zaplecza wyborczego dla, dla lewic, tak jak w Irlandii, ale jak mówię, no. Może się tak stać, jeżeli lewica okaże się całkowicie bezpłodna, no to tak się stanie. Ale radzi Pan opozycji za zwieranie szeregów To jest moim zdaniem niewątpliwe. Znaczy, one partie opozycyjne powinny pokazywać swoją tożsamość, ale jednocześnie powinny cały czas wykazywać gotowość do współdziałania. Bo po pierwsze, pojedynczo z pisem sobie nie dadzą rady, a po drugie, za taką gotowość współdziałania będzie premia. Znaczy wyborcy będą ich nie premiować. Stąd na przykład uważam i przestrzegałbym szczególnie partię nowoczesna przed tymi transferami personalnymi, bo nic bardziej nie rujnuje współpracy na w środowiskach lewicy, jak przechodzenie ludzi, podkupywanie ludzi, czy, czy takie właśnie transfery polityczne, które po pierwsze są generalnie niemoralne, a już w ogóle psują atmosferę, czyli zdając sobie sprawę, że jedna partia ma większe kłopoty, druga partia może ma mniejsze, bo jest świeża, młoda, to jednak bym przyjął taką formułę paktu o nieagresji i współdziałania w tych kwestiach, które rzeczywiście mogą być wspólne następne pytanie. Dla, czyja wygrana pańskim zdaniem byłaby korzystniejsza dla Polski? Trumpa czy Clinton? Nie, nie, no tu nie ma żadnej wątpliwości. Tylko Clinton. No, ty, tylko Clinton, już po tym chaosie, który spowodowali Brytyjczycy, to jeszcze sobie wyobrazić, że mamy nieprzewidywalne Stany Zjednoczone, to no naprawdę to, to trzeba szukać miejsca na Malediwach, czy nie wiem gdzie. Nie, bo, 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 bo... Malediwy toną. Malediwy toną, znowu ze względu na, 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 na klimatu. No krótko, nawet nie ma miejsca, gdzie uciekać. W górach w związku, z tym, w związku z tym yy, ja uważam, że Trump jest przede wszystkim niebezpieczny ze Względu na swoją nieprzewidywalność. A z punktu widzenia polskiego są jeszcze dwa elementy, które Trump wypowiedział i które są dla nas niebezpieczne. Pierwszy, to jest jego chęć takiego prawdziwego resetu z Putinem, co oznacza de facto oddanie Ukrainy w strefę wpływów rosyjskich, czyli przybliżenie, że tak powiem, Rosji do nas o ładnych tysiąc kilometrów, to, to, to nie jest dobra wiadomość. I dwa, to co on mówi o NATO, że niech NATO płaci za siebie, Ameryka nie będzie tego finansować, co jest moim zdaniem bałamutnym stwierdzeniem, bo Ameryka płaci nie dlatego, że kocha NATO, tylko dlatego, że chce być supermocarstwem. Gdyby Dania chciała być supermocarstwem, też by musiała wielkie pieniądze płacić, ale nie chce i nie płaci. Więc y, natomiast osłabienie NATO poprzez choćby wycofanie istotnego finansowania tej struktury przez Stany Zjednoczone, to jest dla nas zasadnicze osłabienie bezpieczeństwa. No i wystarczą takie dwa elementy w polityce Trumpa, żeby nie chcieć go jako prezydenta. Ale pan postrzegał w kategoriach racjonalnego polityka? Czy ma pan tutaj wątpliwości? Chyba, nie wiem, <laughs> no, o ile Hillary Poznał Clinton. Nie, nie nie. No, tyle, nie, nie, Być może, znaczy, poznałem go raz na jakiejś dużej, dużej ale... takiej amerykańskiej typowej imprezie, ale to był Sheikh i wszystko. Natomiast on zresztą miał tam wystąpienie, które mnie nie przekonało, bo było takie bardzo, bym powiedział, celebrycko pr piarowskie. Natomiast no, Hillary Clinton świetnie znam. Hillary jest niewątpliwie politykiem po pierwsze świetnie przygotowanym, po drugie niezwykle przewidywalnym, po trzecie z punktu widzenia Europy bardzo nam życzliwym, rozumiejącym te problemy, a więc popierającym Unię, popierającym NATO, popierającym Polskę. Więc choćby ze względu na przewidywalność w tym czasie chaosu, o czym mówiliśmy wcześniej, Hillary jest bardziej na miejscu. Myślę, że zresztą byłaby ona jedną kadencję prawdopodobnie tylko prezydentem, bo... Dochodzi 70, i nie wydaje mi się, żeby w współczesnym świecie 74-letni prezydent móg, mógł wygrywać wybory. Ale ja jej życzę z całego serca zwycięstwa, choć obawiam się, że Brexit doda skrzydeł Trumpowi. Pan Andrzej pyta: Byli prezydenci zazwyczaj są wrogami w polityce, tym teraz są razem w opozycji. Dlaczego? Nie, ale dlaczego byli prezydenci są wrogami? Ja uważam, że nie. że no, Jak i... pamiętamy kampanię 95 roku, to dzisiaj to, że pan z Lechem Wałęsą jest w stanie podpisywać jedne listy, przyzna pan, że wtedy by pan no tego tak, nie ale... przewidział. No, to wtedy, ale to głównie wynikało z postawy Lecha Wałęsy, bo ja tych gestów później przez całe 10 lat wykonałem wobec niego całkiem sporo. nie to chodzi. Wie pan, jest coś takiego, jak ja to nazywam solidarność zawodowa prezydentów, dlatego że wszyscy wykonywaliśmy tą pracę, wiemy, na czym ona polega, i jak już miną emocje, jak już człowiek nie jest uwikłany politycznie, to też gotowość do takiej normalności i rozmowy jest dużo dużo większa. I zresztą Amerykanie dają tu dobry przykład. Amerykanie mają tak zwany klub prezydentów, gdzie od czasu do czasu, bardzo rzadko zresztą, ci prezydenci się spotykają, czy na golfie, czy, 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 czy na drinku, czy na pogadaniu. No po to właśnie, żeby czasami podzielić. Się taką, takim doświadczeniem, które jest zupełnie unikalne. Bo proszę pamiętać, że jeżeli mówimy o, o nawet o prowadzących takie audycje jak pan, no to trochę was jest w Polsce, ale jeżeli mówimy o prezydentach, był to nas jest trzech raptem. Czyli yy, tych trzech może siąść za stołem i powiedzieć, a ja bym to tak zrobił, a za moich czasów to tak się robiło i tak dalej. Nowy prezydent nie chce z naszego doświadczenia korzystać. No, jego sprawa, ale myślę, że on też dojrzeje, już jak skończy prezydenturę, do takiego momentu, że warto się spotkać i pogadać. Warto się spotkać i pogadać. Dziękuję bardzo. No To powinno być motto Pana programów. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.